8 zwycięstw, 3 remisy oraz 4 porażki, czyli łącznie 27 punktów. Takim bilansem zakończyli pierwszą rundę piłkarze w dyświecie. Dla naszej drużyny była to ciężka jesień. Zespół mający walczyć o najwyższe cele po kilku spotkaniach bardzo zawodził. W konsekwencji posadę trenera stracił Piotr Worek. Jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Marcin Olejniczak. Jednak również pierwsze mecze pod wodzą nowego trenera nie budziły optymizmu. Wda trzykrotnie zremisowała i raz przegrała. Spotkaniem przełomowym okazał się dopiero pojedynek w Dopiewie, gdzie świecianie pewnie pokonali Beniaminka 3-0. Od tego meczu reprezentacja naszego miasta rozpoczęła marsz w górę tabeli, kończąc rundę na drugim miejscu. Zawodnicy Marcina Olniczaka zdobyli 20 bramek, tracąc przy tym 19. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dys z 7 trafieniami został Arkadiusz Woźniak. Przede wszystkim założenia były nie o pozycję w tabeli, ale o osiągnięte punkty. Na pewno liczyliśmy na troszkę więcej. Przed sezonem zakładaliśmy sobie, że minimum zdobędziemy 10 zwycięstw, co oznaczałoby 30 punktów. Dzisiaj mamy 27. Jednak jeśli chodzi o sytuację w tabeli, jest na pewno bardzo zadowalająca. Mamy drugie miejsce. Początek może nie był dla nas zbyt udany, ale końcówka należała do nas. Było 5 zwycięstw pod rząd i 2 wcześniej remisy. Także myślę, że to było dobre zakończenie rundy w naszym wykonaniu. Myślę, że trener podszedł do nas bardziej indywidualnie, do każdego z nas podszedł i starał się dotrzeć do każdego z nas indywidualnie i może to przyniosło jakiś efekt. I zawsze przed każdym meczem z każdym zawodnikiem rozmawiał indywidualnie i myślę, że to zaprocentowało. I to przyniosło ten efekt, że zaczęliśmy grać bardziej drużynowo, bardziej zespołowo i to dało nam to zwycięstwo. Wysokie drugie miejsce i strata do lidera z Kalisza tylko 5 punktów to dobra pozycja wyjściowa, aby wiosną spróbować powalczyć o awans do drugiej ligi. Będziemy starali się wszystko wygrać na pewno. Zawsze wychodzimy z tym nastawieniem. Mam nadzieję, że się to uda i będziemy dążyli do tego, by zakończyć sezon na pierwszym miejscu. Wda w 15 spotkaniach odniosła 4 porażki. 3 z nich zanotowała z lokalnymi zespołami. Chemikiem Bydgoszcz, Wiktorią Koronową oraz Unią Solec Kujawski. Dlaczego zatem świeccy zawodnicy mieli problem z drużynami z województwa? Myślę, że sami się nad tym zastanawiamy. Mecz z lokalnymi rywalami, no to z Chemikiem była porażka, co zabolało. Był to nasz bardzo słaby występ w tym meczu. Z Solcem nie zagraliśmy może najlepszego spotkania, ale tam też trudne warunki. My jesteśmy raczej zespołem, który lubi grać po ziemi piłką kombinacyjną, no a tam boisko nie nadawało się do takiej gry, było bardziej do gry topornej. Tak samo w sumie w Bydgoszczy na Chemiku i no, my lubimy pograć po ziemi, pograć z pierwszej piłki kombinacyjnie i myślę, że to właśnie przynosi efekt. Tak jak pokazaliśmy to na przykład u nas na naszej płycie, gdzie potrafimy pograć z pierwszej piłki, potrafimy zagrać kombinacyjnie, dużo piłek prostopadłych, no ale na boiskach, czy w Solcu, czy w Bydgoszczy, no tak się nie dało grać. Czwartą porażkę Wda zanotowała z Górnikiem Konin. Według Krzysztofa Łożyńskiego drużyna z Wielkopolski była najtrudniejszym rywalem, z jakim przyszło grać świeckim zawodnikom w tej rundzie. Najtrudniej? Myślę, że to ciężko takiego przeciwnika tutaj znaleźć, chociaż Górnik Konin pokazał, szczególnie w drugiej połowie, no, dobry futbol i myślę, że to był taki ciężki mecz, bo to nie był zespół, który grał fizycznie, tylko w drugiej połowie pokazał, że potrafi grać piłką, ma opanowane stałe fragmenty gry, no i czego byliśmy świadkami i straciliśmy te punkty w tym meczu.